kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie taki łączony filmik, będzie zabieram Was do Lumpeksu z Holem, a druga część to będzie co zabieram do Paryża. I głównie będą to rzeczy, które kupiłam czy na Vinted, czy nawet w Lumpeksie, czy nowe, ale też na Vinted, na ten wyjazd, tak. Czyli zobaczycie może nie całe stylówki, bo całe stylówki to już będzie na zdjęciach i filmikach z Paryża, ale zobaczycie mniej więcej, jak sobie to wymyśliłam, jaka będzie kolorystyka, jaki będzie styl tych rzeczy, no i kilka właśnie sztuk, które biorę ze sobą. Także przechodzimy już do ciągu dalszego i oczywiście bardzo Was proszę, jeśli spodoba się Wam filmik, to koniecznie przyciśnijcie sobie polubienie i subskrypcję, ponieważ bardzo, bardzo zależy mi na rozszerzeniu zasięgów. Jeśli Wam też, żeby mi pomóc, to proszę Was o ten drobny gest. Cześć kochani! Witam Was serdecznie spod Kameleona przez C. To jest ważna informacja w Wieliczce. Przyszłam na zakupy dzisiaj. Będę szukać perełek z nowego towaru, słuchajcie, i naprawdę fajne rzeczy kiedyś tu można było kupić. Nie chodzę tu za często, bo nie mam też czasu za bardzo tutaj łazić, to nie jest po drodze, ale raz na sezon tu przychodzę, więc dzisiaj lecimy i oglądamy, co jest, a potem będzie haul oczywiście. Wchodzimy już do sklepu. Jest drugi Kameleon w Wieliczce przez K i tam częściej chodzę, ale tu się czasem też zdarza. Jak widzicie, zaczęłam od butów i powiem Wam, że kupiłam fajne buty. Tego teraz akurat nie zobaczycie, za chwilkę zobaczycie to, wymierzymy. Torebki też zawsze oglądam. Wiecie, torebki, szale, takie rzeczy. Czasem się zdarzą właśnie jakieś perełki. Tu była torebka z fajnym kształtem, ale niestety nie skórzana. No i niestety nie było nic, co by było takie naprawdę w dobrym, super stanie i no i takie naprawdę interesujące, powiedzmy sobie szczerze. Nic z torebek akurat mnie tak super nie zainteresowało. Dłużej oglądałam, słuchajcie, sweterki, które zaraz zobaczycie. Tutaj akurat przechodzimy jeszcze przez dział dziecięcy. Jest też taki niewielki zakątek. Sklep jest, jak widzicie, niezbyt wielki. No i było sporo właśnie bluz, sweterków, koszul i tak dalej. W sumie najwięcej chyba ze wszystkiego. Trochę obejrzałam sweterków. Tutaj był całkiem ładny sweterek, ale niestety zbiegnięty trochę, więc zrezygnowałam. No to nie był żaden dzień tam za 4 zł. Tu zobaczycie, mierzymy piękny sweter oversize'owy. Będę go też mierzyć w przymierzalni za chwilę. W dużym stopniu zrobiony z naturalnego moheru. Naprawdę, naprawdę super, super vintage sweter. Było też trochę innych takich vintage sweterków, które mi się podobały, ciekawych, ale no składy tutaj pozostawały trochę do życzenia, no i też stan tych sweterów nie był już taki, jakbym sobie życzyła. Ale jakby ktoś miał trochę czasu i cierpliwości, to można kupić taki troszeczkę lekko złechmacony i sobie wyczyścić bardzo ładnie. No niestety ja nie mam na takie rzeczy czasu, więc naprawdę wybieram rzeczy w stanie praktycznie idealnym. Bardzo fajny był taki sweter tutaj, zobaczycie, pastelowy, bardzo duży i bardzo, bardzo gruby. Miał dodatek wełny, ale no niestety też niewystarczająco duży, żeby go kupić. Tutaj jest przepiękna wełniana spódnica w fioletowym kolorze, taka maxi. Naprawdę jest piękna. Na mnie trochę za duża, ale jest naprawdę śliczna, przepiękna jak nowa. Także wow, byłam zachwycona tą spódniczką, naprawdę. Jest trochę osób, które lubią takie dłuższe. No i właśnie tutaj mierzę ten piękny, oversize'owy kardigan w cudownym kolorze czerwieni. To nie jest do końca mój kolor, jak wiecie, ten typ czerwonego, ale jest przepiękny. Jak komuś pasują takie kontrastowe barwy, to super. Czerwień akurat. Tutaj mamy, w tym kolorze jest mi dużo lepiej, to jest malina. No i to jest też cudowny, cudowny żakiet, który jest bardzo gruby i właśnie vintage z takiego moheru grubego z długim włosem. Tak, Lumpeks nie jest zbyt duży, więc też nie było sensu robić jakiejś długiej relacji. No, ale zawsze warto zobaczyć coś nowego, może ktoś z Was jeszcze tam nie był, to zachęcam. Jest w Wieliczce koło cmentarza. Teraz, co kupiłam w tym Lumpeksie? Nie było to duże zakupy, widzieliście coś tam już z przymierzalni. Ale teraz Wam już pokażę konkretnie, co kupiłam. Zacznę tym razem od butów. Tak, buty niektóre się już pojawiły w przebitkach z ostatniego filmiku, bo mierzyłam je do różnych rzeczy. No i też będą to powtórki tamtych przebitek, bo nie będę już teraz od nowa tych rzeczy, tych butów mierzyć. Słuchajcie, bardzo fajne mi się udało kupić buty.
Naprawdę, naprawdę super. Te buty pierwsze, szaro-czarne, są bardzo jakościowe, z zamszu. Słuchajcie, nie ma szansy zobaczyć w środku, co to za marka. Buty są w bardzo dobrym stanie. Są to vintage buty, ale takie naprawdę jakościowe. Widać, zobaczcie, jakie mają fajne obcasy, takie nietypowe. Takie właśnie dziwne obcasy czasem lubię. I bardzo fajne połączenie tego zamszu z tą piękną, licową, taką mięciutką skórą. No i w ogóle bardzo podoba mi się fason tych butów. To jest mój rozmiar, więc zobaczcie, jak one wyglądają. Mierzyłam je tam właśnie do stylizacji i bardzo lubię w ogóle kolor szary. Szary z czarnym to jest połączenie, które noszę nieraz, więc na pewno te buty będą przeze mnie noszone. One są ocieplane takim zwykłym materiałem, nie jakoś bardzo, więc to też nie jest na mrozy, ale na taką normalną, naszą zwykłą zimę, ciapę tak zwaną. Co to była za wyprzedaż? Chyba 30%. No więc w sumie no, nie jest to super jakaś duża wyprzedaż, ale zawsze, prawda? Kolejne buty to takie też nie bardzo ocieplane, ale z grubej skóry kozaki w bardzo fajnym stylu, w stylu takich loafersów, na dość pod takim ostrym obcasie i na takiej grubszej podeszwie, więc bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, jakie super buty. One, wiecie co, tutaj mają trochę lekko zużyte zamki, ale ja te zamki trochę nasmaruję. Nie są absolutnie zepsute, oczywiście, ale tam takie, wiecie, zamek zaczyna mieć takie niteczki, to już jest takie ostrzeżenie. Ale tak mi się spodobał styl tych butów, że stwierdziłam, że nawet jak do stylówek mam je nosić, albo czasem włożyć do jakiegoś takiego na przykład angielskiego stylu, albo francuskiego, no to będą bardzo fajne. Są ciężkie, ta skóra jest ciężka, ale naprawdę są piękne. No i oczywiście popatrzcie w stylówce, jak się przechadzam. Bardzo fajny styl mają te buty, naprawdę... bardzo, bardzo mi się spodobały z wyglądu. No i kolejna rzecz to piękne, niestety nie na mój rozmiar. No nie jest, no tak to bywa, słuchajcie. Sanchez, marka, kowbojki, rozmiar 39. Takie 38,5, 39 to będzie. Patrzcie, jakie piękne, białe, prawdziwe kowbojki, nie jakieś takie podruby, buty w stylu kowbojek. Ja też nie mam nic do tego, lubię też buty w stylu kowbojek, po prostu takie stylizowane na kowbojki, ale tu mamy oryginalne, białe, pięknie zdobione kowbojki w bardzo dobrym stanie. Wiecie co, ja mam tą białą pastę do sportowych butów i takie drobne przetarcia to właśnie za pomocą tej pasty, która farbuje na biało, spokojnie właśnie będzie można zakamuflować, ale generalnie, patrzcie, jest bardzo dobry stan tych bucików, w ogóle nie są starte obcasy, ani czubki, także no, jestem pod wrażeniem. Bardzo dużo kosztują, słuchajcie, kowbojki, nawet za granicą w tych vintage shopach, ale też w ogóle takie nowe kowbojki, jak chcecie kupić dobrej jakości, to jest naprawdę fajnych kilka stówek, około 1000 zł wręcz, więc zawsze jak znajdę fajne kowbojki, to kupuję, bo ludzie ich szukają. To się zna, ten wie, ile kosztują prawdziwe, takie grube, porządne kowbojki nie do zdarcia. No, to były butki i teraz przechodzimy już do perełek ubraniowych, słuchajcie. Dwie spódnice Wam najpierw pokażę. Pierwsza spódnica jest piękna, jest dużo za duża, więc nawet nie ma sensu, żebym jej mierzyła. Jest to spódnica marki CC Petit 12, czyli 40-42 to będzie, prawda? Tak, coś takiego. Może nawet będzie tutaj ze skosu, więc ona tutaj ma całkiem dużą tolerancję w boku. Może nawet 44 być to rozmiar. Ale zobaczcie, jest to jedwab naturalny. Podszewka niestety nie, ale wierzch jest w jedwabiu naturalnym 100%. I naprawdę, patrzcie, jaki piękny krój tej spódnicy jest. Jest idealna, nowiutka, nic nie uszkodzona, nie ma zaciągnięć, nie ma dziurek, niczego. Po prostu jest spódnica cudo, czy na święta, czy nawet na co dzień do swetra, nawet w zimie, słuchajcie. Taka pływająca spódnica w super takim opływającym kroju, no w takim czymś jest każdemu dobrze po prostu. Więc się bardzo cieszę, jak znajdę coś takiego, jedwabną spódnicę w idealnym stanie. Także czeka ta spódniczka na Was w sklepie i naprawdę jest piękna, słuchajcie. Bardzo się cieszę. Teraz jeszcze dwie piękne rzeczy. Kolejna spódnica, muszę odwiesić tutaj na razie żakiet, który zaraz będziemy oglądać. Kolejna piękna spódnica, jest to niby rozmiar L, słuchajcie, ale to jest takie małe L, taka bardziej 38-40,
Długa, piękna, wełniana spódnica. Ja bym bardzo chciała, żeby ta spódnica była na mnie. Jest na mnie za duża o rozmiar, bo niestety tutaj trochę zwisami w talii i... Ale nie jest aż tak źle, żebym nie mogła zmierzyć, więc Wam pokażę. Bardzo, bardzo fajna spódnica. To jest Notting Wales LTD, zobaczcie. I na pewno jest to wełna. Może nie w 100%, ale kto wie, czy nie. Jest ona bez podszewki, słuchajcie. Jest to, patrzcie, przepięknym kroju spódnica. W takim fioletowo-amarantowym kolorze ta jodełka jest. Zobaczmy, co tu widać w ogóle. Czy coś tu widać? Nic nie widać z tego koloru. Ale tu widzicie, ja Wam zrobię zdjęcia zbliżenia tego koloru. Bo niestety, ale... Jest to taki kolor, jak widać rzeczywiście. Taki fiolet, ale melanżowy właśnie. Na zdjęciach na pewno to wyjdzie. Piękna maxi spódnica, w idealnym też stanie, w super kroju linii A, takim rozszerzonym dołem, ale góra jest właśnie typowo w linii A, więc też fajnie wyszczepiający krój. Bardzo, bardzo, bardzo modny krój tej, słuchajcie, tej jesieni i zimy. Właśnie spódnica z koła, ale nie taka tutaj wymarszczona, tylko spódnica z koła, taka rozszerzająca się u dołu, szczególnie maxi, są bardzo, bardzo modne. Więc super okazja, ta spódniczka. Ja od razu zmierzę do tej spódnicy Wam tutaj, do tego żakietu, który tutaj teraz pokażę Wam. Bo też przepiękny żakiet od Zara Woman. I on posiada, słuchajcie, 58% moheru, 35% wełny, super skład. To jest vintage Zara, to jest rozmiar L, jest tak piękny kolor, że mucha nie siada po prostu. No naprawdę przepiękny kolor, bardzo dobry materiał, w ogóle to jest niezniszczone, wiecie, on ma taki trochę właśnie vintage krój, ale jest w przepięknym stanie. I naprawdę kolor powala, pokazuje już Wam się, oczywiście to jest L-ka, pamiętajmy, nie duża L-ka, ale L-ka raczej. Jak ktoś ma większy biust, to może być to M-ka też. Na mnie, jak widać, jest ten żakiet duży, ale patrzcie na ten kolor, no po prostu coś pięknego, coś przepięknego. No i ten włosek taki właśnie, ten tweed z takim długim włoskiem, to jest coś takiego, jak ja mam tą moją pelerynę różową. Pokazuję się Wam teraz jeszcze w takim szaliczku. Piękny, przepiękny żakiet, naprawdę idealny stan, super skład, podszewka z rejonu, więc w ogóle... Ta-dam! Jeszcze rzecz, która jest ze sklepu, bo zbliżamy się do końca tych zakupów holowych, czyli zabieram Was do Lupexu z tego konkretnego sklepu Kameleon. Kolejna rzecz jest też przepiękna, słuchajcie. Rozmiar 44-48, ale to może być oversize też spokojnie, nawet na L-kę, nawet na M-kę. I dla mnie może trochę za duży, bo na ramionach to czuję, że jest taki obszerny trochę. St. Michael, więc supermarka, też w bardzo dużym stopniu z moheru naturalnego. Już Wam powiem, ile jest procent moheru. Tutaj gdzieś jest fajnie metka umieszczona tak w rękawie, co ciekawe. 54% moheru, więc super. 54% moheru, ponad połowa moheru, moher stanowi. No i piękny, naprawdę cudowny sweter. Przepiękny sweter. Pokażę się Wam w nim od razu. Nie będę już robić tu oddzielnej przymiary. I ma tutaj jeszcze przyszytą zatrzaskę, że można sobie... Ktoś sobie chyba przyszył, wydaje mi się, że można sobie po prostu tak zapiąć, jak jest nam zimno. O! Widzicie? Ta-dam! Wywijamy rękawek i będzie genialny sweterek, naprawdę przepiękny. Przepiękny. Także niewielkie zakupy, jak widzicie, ale za to naprawdę superowe. Patrzcie, jaki piękny kardigan. W takim teraz modnym stylu, jak lubicie czerwień, to po prostu no geniusz. I moher naturalny 50% ponad. Ta-dam! Dobra, słuchajcie, nie zanudzam dalej. Widzieliście już, jak wygląda sweter. No i teraz pochwalę się Wam, co sobie kupiłam do Paryża. To nie znaczy, że kupiłam to do Paryża i potem tego nie będę nosić, jak najbardziej będę. Kupiłam sobie torebki na wyjazd,
kupiłam sobie coś w rodzaju bagażu podręcznego, buty i spódnicę i sukienkę, więc lecimy od razu, słuchajcie. Najpierw ta sukienka, którą mam na sobie, jest to sukienka głównie z wełny, bardzo fajna, z mango. Bardzo spodobały mi się kolory, ona jest bardzo klasyczna. Troszeczkę myślałam, że będzie szersza tutaj w biodrach, ale jakby nie chodzi o rozmiar, bo jest na mnie dobry rozmiar, tylko jest taki węższy krój tutaj. Ja nie jestem fanką bardzo dużą takich sukienek, ale ta sukienka jest bardzo urocza. Można ją spiąć paskami. Ja muszę sobie ten pasek trochę zwęzić, bo mi się rozciągnął, ale o, jak będzie bardziej dopasowany, to będzie ekstra. Bardzo, bardzo fajny materiał, naprawdę zobaczcie, jakie piękne połączenie kolorów. Podoba mi się bardzo. I słuchajcie, mam do tego inne rzeczy oczywiście, bo jak już mówiłam, będę w moim różowym płaszczu, tym od Boden, z wełną. I on ma taki przepiękny, wrzosowo-różowy kolor i duże guziki. Będzie mi do wielu stylizacji pasował, ale nie pokażę się Wam teraz, bo nie chcę sprzedać całej styluwy. Pokażę Wam tylko kolor, że chodzi o to, że dobrałam, ponieważ biorę jeden płaszcz, wiadomo, nie jadę z jakimś dużym bagażem, z jedną małą walizką i bagażem podręcznym na nas dwoje. No, a dlatego wszystko musi pasować do siebie, słuchajcie, żeby było i elegancko, ale też praktycznie. Także ten płaszczyk jedzie i do tego właśnie zobaczycie teraz, jakie różne rzeczy dobrałam. Sukienka do płaszczyka, oczywiście mam też do tego różne opcje szalików. Być może będzie to ten szalik, który będzie pasował i do sukienki, i do płaszcza. Ma też przepiękne barwy, ma trochę niebieskiego, ale też ma właśnie ten fiolet tutaj. Zastanawiam się, on jest dość duży, więc być może go nie wezmę i wezmę po prostu ten bardziej uniwersalny i pasujący mi do większej ilości rzeczy szalik, ale to możecie mi też poradzić, bo ten świetnie wygląda właściwie do wszystkiego, ten szalik, do wszystkich tych kolorów, które mam, i do borda, i do właśnie różu też, więc myślę, że może będzie praktyczniejszy, jest mniejszy, nie zabiera tyle miejsca, wiecie. No i tak, i teraz torby, słuchajcie. Zacznę od torebki, która pasuje mi do tej sukienki. Bardzo, bardzo fajną torebkę kupiłam od Harris Tweed. Właściwie torebka nie, sama torebka nie jest zrobiona przez Harris Tweed. Natomiast ten materiał to jest Harris Tweed. Harris Tweed to jest marka i oni robią właśnie tweedy, tak? Materiały z wełny. Bardzo fajna poręczna torebka z regulowanym paskiem. Zamierzam ją nosić oczywiście na płaszcz, wiadomo, ale o! Chodziło o to, żeby była pasująca do większości rzeczy, dość właśnie taka jest pojemna. O, mam tu nawet rękawiczki, które pasują do stylizacji, ale nie będę już pokazywać. I bilety, słuchajcie, na atrakcje, na Louvre oraz na inne rzeczy, które zobaczycie we vlogu. W każdym razie, słuchajcie, bardzo fajna torebeczka, bardzo praktyczna, będzie pasować jeszcze też do innej stylówy, którą też zobaczycie później. Do spódnicy mianowicie. Także coś takiego. Zaraz Wam się potem poprzymierzam z tym. Na razie pokazuję, co zobaczycie stylizację taką wstępną, czyli tylko i wyłącznie torebka i sukienka, bo nie będę zdradzać wszystkiego. Słuchajcie, oprócz tego kupiłam sobie buciki. Już dawno na nie polowałam. To są buciki marki Gucci. Chciałam mieć takie markowe buciki, jedne na wyjazd. Mam normalnie takie, które zaraz zobaczycie, do kostki. Bardzo wygodne, jeszcze specjalnymi wkładkami do chodzenia, ale jakby nie było zbyt zimno, to biorę też takie właśnie vintage Gucci mokasynki, bardzo klasyczne, bardzo ciemny brąz, pasują, bo tutaj jest też brązowy w torebce. No i do takiego różu moim zdaniem też właśnie takie ciemnobrązowe buciki fajnie wyglądają, zobaczcie tam w stylizacji i dajcie znać koniecznie. Na pewno muszę sobie zwęzić pasek, bo już widzę, że ten pasek totalnie niszczy stylówę, także tak to wygląda. Jedna torebka i o, słuchajcie, kupiłam ją na Vinted naprawdę niedrogo, bodajże ze Słowacji czy z Węgier nawet przyszła. Zapłaciłam z przesyłką 50 zł, więc jak na tę markę, jak na stan torebki nowiuteńki, no to super, to się bardzo cieszę z tego. Kochani, Do tego samego pokażę Wam od razu spódnicę, bo kupiłam sobie taką zwykłą, wełnianą, trapezową vintage H&M spódniczkę w stylu lat 60. Ja lubię takie
do rajstop takie spódniczki proste. No i ona będzie po prostu do golfika, też w kolorze takim wrzosowo-fioletowym. Zobaczycie mnie. No i właśnie, też fajnie moim zdaniem do tej torebki. Jak najbardziej może być super stylówka. Mam też rękawiczki. A, właśnie, słuchajcie, jeszcze rękawiczki sobie kupiłam, bo nie miałam rękawiczek w kolorze pasującym do płaszcza. Nowe, z metką. I też były naprawdę bardzo, bardzo tanie. Tu chyba 2 dychy zapłaciłam z przesyłką. Super rękawiczki, piękne. Takie wyszywane w takie jakby kwiatuszki. Wybaczcie światło, ale trochę jest gorsze teraz. Super rękawiczki i mam nadzieję, że to wszystko się fajnie sprawdzi razem. Także bardzo fajne, naprawdę przyjemne rękawiczki do tej spódniczki. Fajnie się rymuje. Także zastanawiam się jeszcze tylko nad tymi szalikami ewentualnie, ale to będzie taki najbardziej, najprostszy być może na ostatni dzień i powrót samolotem, wygodny strój do zwiedzania i do podróży. Także o, to jest kolejna rzecz, czyli mamy sukienkę, mamy spódnicę, to teraz zostały mi jeszcze jedne buty, które być może już widzieliście nawet w stylówkach. Piękne buty Hispanitas kupiłam sobie. Nie były bardzo tanie, ale jak na tą markę i stan i po prostu bardzo, bardzo wygodne do chodzenia. Jeszcze wsadziłam tam specjalne wkładki, takie, które pomagają stopie w trakcie chodzenia. Skórzane oczywiście. Piękne naprawdę buciki. Jestem z nimi zachwycona, bardzo zgrabnie wyglądają. Zobaczycie zresztą mnie. I teraz i w stylówkach. I one do wszystkiego praktycznie pasują, mogę je nosić i do sukienki, i do restauracji, i do wszystkich spódnic, które mam, i do sukienki, w której pojadę, której Wam dziś nie pokażę. No i po prostu super. Słuchajcie, jeszcze kupiłam sobie jedną torebkę, właściwie jeszcze 2 torebki. Już dawno planowałam sobie kupić taką torebkę z tweedu na wieczór. Ja bardzo lubię w zimie takie rzeczy, wiecie, że lubię bordo, lubię takie nasycone kolory zimą, właśnie z pogranicza fioletów, granatów i tak dalej. I to jest torebka, która kosztuje około 1000 zł w sklepie. Kupiłam ją nową, z woreczkiem, z metką, z wszystkim. Z metkami wszystkimi. Jest piękna. Taka właśnie typowo wieczorowa, ma tutaj jakiego sokoła, czy jak to nazwać, z takim grubym łańcuchem i to jest torebka taka właśnie na kolację, do restauracji, ale po prostu też do tej czarnej sukienki, którą Wam kiedyś pokazywałam, będzie super wyglądała. Tutaj jest podpisana, wszystko jest, nie wiem, czy nie odkleiłam jeszcze folii nawet od niej, teraz ją zdjęłam. Także jest wszystko opisane, oryginał, Kurt Geiger. To nie jest, wiecie, jakaś torebka za kilka tysięcy. Nowa kosztuje 1000, ale ta była nowa. Ktoś po prostu odsprzedawał i zapłaciłam, wiecie co, nie wiem dokładnie ile, ale chyba około 300 zł. A już dawno właśnie planowałam taką torebkę, trochę bardziej sobie kupić wieczorową, tego typu. Bo mam właściwie same vintage, nie mam żadnej takiej torebki, która by mi do ciemnych rzeczy, do takich tweedowych pasowała. No i mam teraz. Także ona w ogóle ze mną jedzie jako torebka taka na podróż w torbie. A, no i właśnie, teraz jedna rzecz. Słuchajcie, kupiłam sobie używaną oczywiście, bo te torby też są drogie, naprawdę drogie, nowe. La Pliage od Longchamp. No tak, skoro jedziemy do Francji, no to Longchamp. Nie jestem jakoś mega zakręcona na te marki, ani na Longchampa też, ale tutaj decyzję podjęłam pod kątem wielkości, lekkości torby, koloru torby oczywiście, bo znalazłam ją po prostu i mi się bardzo spodobała. Jest tu i brąz właśnie, czyli będzie pasował i do tych bucików, i do, no i do wielu rzeczy w ogóle, ale też bardzo fajny kolor jest tej torby, jest naprawdę praktycznie, patrzcie, praktycznie nieużywana, co jest ewenementem, bo te torby bardzo łatwo się tutaj przecierają. Mam nadzieję, że mnie to nie spotka. Super wygodna torba i słuchajcie, dlaczego zdecydowałam się tą torbę kupić? Mam plecak w takiej wielkości bordowy, który mógłby być, ale wiecie co, jak chodzę w tym płaszczu, mierząc ten plecak, stwierdziłam, że nie będzie mi wygodnie, bo on ma szerokie te paski. No i noszenie takiego płaszcza i stylizacji takich paryskich z takim plecakiem, który będzie mi tu deformował to wszystko,
no to nie ma sensu, więc wolałam wziąć torebki przewieszane na ramię, a to będzie torba, którą można właśnie schować sobie do torebki. Albo Wiktor schowa do takiego przenośnego plecaczka, jak nie będzie potrzebna. Widzicie, bo ona się składa. Tutaj jest ten zatrzask i normalnie ją się składa. Zobaczycie, pokażę Wam przebitkę, jak jest złożona. Składa się ją i można sobie ją po prostu schować, jak potrzebujecie, jak zrobicie zakupy czy coś. No to wyjmujemy ją i wsadzamy rzeczy do tej torby, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo praktyczna rzecz i na teraz, i na przyszłość. Także oryginał oczywiście jest, tutaj są numery i wszystko, to jest skóra fajna. Także mimo zapłacenia tam chyba 170 zł za tą torbę, uważam, że i tak warto było, bo naprawdę będzie mi przydatna na różne takie tego typu wyjazdy i właśnie jest składalna, więc super. No i jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Jestem też bardzo ciekawa, co Wy o nich sądzicie. Oczywiście pełne stylówki, zobaczycie już, bo to wszystko ma swoje ręce i nogi i już to bardzo dawno temu przemyślałam, jak to będzie wyglądać, taka sesja w Paryżu. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Na każdy dzień mam stylówkę, ale tak naprawdę mam bardzo mało rzeczy, biorę ze sobą, naprawdę mało. I trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze i będę wstawiać relacje. Oczywiście może zobaczyliście już jakąś relację, nawet moją na Instagramie albo na Shortsach, a tymczasem zobaczymy się już po moim powrocie i zobaczycie wszystkie stylówy z Paryża, miejsca, które odwiedziłam, piękne zdjęcia mam nadzieję i w ogóle czekajcie na to. Pozdrawiam Was teraz już bardzo serdecznie i oczywiście piszcie jakby co na maila, jak chodzi o te rzeczy. moda-eko-kreatywna@gmail.com. Zapraszam. Kochani, pozdrawiam jeszcze raz. Cześć. Pozdrawiam Wolkę.